I tak jak zostało powiedziane, taki czas na recenzję Gran Turismo 7 w Gramy na Maxa. Przed mikrofonem Mateusz Widut, razem ze mną w studiu Mateusz Zdanowicz. I to Mateusz głównie będzie tutaj opowiadał o tym tytule. 30 godzin, ukończona ta kampania, powiedzmy w cudzysłowie, więc tak, więc mogę. Gra pojawiła się 4 marca bieżącego 2022 roku i zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5. Ty, zakładam, Mateuszu, grałeś na PlayStation 5. Na PS5, tak. Ja też, ale dużo krócej sprawdziłem ten tytuł również na PlayStation 5, tak więc jakiekolwiek pojęcie mam. I ten tytuł sporo się różni, jeśli chodzi o menu. W porównaniu do Gran Turismo Sport. To jest, wiesz, to jest powrót do klasyki, do przeszłości serii, bo powraca mapa świata tak zwana w tej odsłonie, że wybieramy sobie po prostu zamiast zwykłych zakładek, tak, mamy po prostu budyneczki na mapie świata, czy to jest tam salon samochodowy, czy salon samochodów używanych, czy misje, czy wyzwania, to jest właśnie w stylu mapy świata, ale to jest tylko taka kosmetyka. Jest to trochę takie, wygląda to jak z Farming Simulatora, moim zdaniem, troszeczkę, no bo na przykład jak zaczynamy grę, to każda ta nowa kategoria, nowe menu wita nas taką gadającą głową. Jest już zdjęcie prawdziwej osoby i tak mówi do nas i napisy się pojawiają powoli na ekranie, ale to jest taka, no... Totalnie to japońskie jest. Dodatkowo jest jeszcze efekt dźwiękowy pojawiających się tych literek po kolei. Mi to przypomniało trochę taki vibe, trochę pierwsze Simsy, tak? Gdy pierwszy raz widzimy mapę świata i tutaj mamy kawiarnię. Ja pierwszy raz słyszę takie porównanie do Gran Turismo, ale... Albo jakieś gry mobilne, tak więc byłem nieco zaskoczony, bo bardziej nowocześnie było to w Gran Turismo Sport zrealizowane, ale... Dobrze, nie mówmy może o tym, bo to nie jest chyba najważniejsze, o co chodzi w ogóle w Gran Turismo, a najważniejsza jest jazda, najważniejsze są samochody, najważniejsze są tory. No i też bardzo ważna jest grafika, oprawa cała audiowizualna, bo jednak to jest też taki benchmark często dla PlayStation, by pokazać, jak te gry ekskluzywne mogą super wyglądać na ich najnowszej konsoli i czy faktycznie... Gran Turismo pokazuje tą moc PlayStation 5? Nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. W sensie samochody wyglądają pięknie i to jest dla mnie najważniejsze. No, szczególnie jak się robi te zdjęcia w tym trybie Escapes. To jest fantastycznie, to może wyglądać naprawdę. Natomiast podczas samej jazdy same auta są super. Otoczenie już jest takie, tak jak w GT Sport, plus jest trochę więcej detali dookoła torów. Więc jest po prostu ok, jeżeli chodzi o to. Bardzo ładnie wygląda deszcz. W sensie jak jedziesz z tą kamerą z kokpitu, za kierownicy, to nigdy nie miałem takiego fajnego jeszcze uczucia jadąc w deszczu, jak uderzał szybę, jest ten odgłos taki fajny, więc to zrealizowano bardzo dobrze. Zmieniające się pory dnia i nocy, też w nocy to bardzo ładnie wygląda, też jakby tego nie było w GT Sport do tego stopnia. Natomiast nie, ogólnie to nie jest gra ładniejsza niż, nie wiem, Forza Horizon 5 na pewno, bo pamiętajmy, i tu sporo osób, wydaje mi się, zapomina o tym, że Gran Turismo Sport to symulator, a w symulatorach idzie też moc przerobowa na symulację, czyli na opony, na fizykę kół usprawnioną, która tu też zrobiona i tak dalej, czego nie ma w Forcie na przykład Horizon, prawda, czy w Gridzie Legends, więc to też ma znaczenie. Natomiast jak dla mnie, zacznę od tego, że to jest to, czym jakby Gran Turismo Sport to był taki early access tego tak naprawdę, jak dla mnie, bo model jazdy jest po prostu rozbudowaniem lekkim tego, co mieliśmy tam, jest bardzo, bardzo podobny, więc dla mnie to jest najlepszy model jazdy w grze wyścigowej, takiej symulacyjnej, czy półsymulacyjnej w grach wideo w ogóle. Bo bierzesz pada, jak włączasz grę po raz pierwszy, może nie na pierwszych samochodach, bo te pierwsze kompaktowe japońskie auto są trochę takie dziwne i sztywne, ale później, jak już normalnymi autami jeździmy, to po prostu jakby... Sterowanie bez zmieniania niczego, jeżeli chodzi o ustawienia tam strefy martwej w analoga i tak dalej, to jeździ się fenomenalnie przynajmniej mi osobiście. Tylko warto zaznaczyć, że ja wyłączyłem sobie praktycznie wszystkie asysty, bo asysty czynią model jazdy w Gran Turismo sztywnym bardzo. Że hamuje cię ten samochód sam i jakby nie pozwala dobrze wychodzić z zakrętów. Jest dziwnie wtedy. No i oczywiście nie można jeździć z kamerą z tyłu, bo oglądam teraz to, co leci na YouTubie o nas. I mimo, że tam jest taka opcja, że możecie sobie dostosowywać, że troszeczkę ta kamera skręca, to jest okropne, jest przyklejona do tyłu samochodu i nie da się na to patrzeć. Ja na szczęście nie gram w wyścigówki z tej perspektywy, więc dla mnie to jest takie, no fajnie, że nie lubię tego widoku. Natomiast sam model jazdy jest fantastyczny. No. Dawno nie było tak po prostu, żebym spędził tyle czasu w grze wyścigowej, no, nawet jak recenzuję, tak? No to wiadomo, w wyścigówki nie trzeba...
grać milion godzin, tylko można tam po 10 już wyrobić sobie opinię. A tutaj bardzo chętnie ograłem te 30 godzin i cały czas codziennie wracam, żeby robić ten codzienny trening, bo mamy nagrody za to, losowanie samochodów na przykład w takiej ruletce. Więc i struktura mi się też podoba tej gry, to znaczy mamy tą kawiarnię, kafe, tak? Tam odwiedzamy ją, zawsze mamy taki widoczek, że naszym aktualnym samochodem parkujemy na zewnątrz i tam pobieramy takie zlecenia do wykonania. I to najczęściej są zlecenia typu zbierz 3 samochody danego typu i potem gra nam pokazuje, gdzie je zdobyć, w jakim wyścigu. Albo mamy zadania typu wygraj w mistrzostwach, tak? I tak jest 40 chyba czy 39 takich wyzwań właśnie menu w kafe. I po każdym zaliczonym mamy taką krótką historyjkę, prezentację danej marki, że na przykład tutaj teraz masz prezentację o Toyocie, Suprze, tak? Czy o Nissanach GTR, o całej serii. I to jest takie fajne, bardzo błyskawiczne, dwuminutowe wykładziki z pięknie pokazanymi samochodami. Więc nawet osoba taka jak ja, która nie ma prawa jazdy nawet, to i tak się zainteresowałem tym wszystkim, jak to jest przedstawione. Szczególnie jeżeli chodzi o te ciekawsze właśnie samochody. Więc czuć tutaj jakby pasję do motoryzacji deweloperów na pewno w tej grze. Poza tą taką, bo to taka niby kampania, te wyzwania z tej kawiarni. Poza tym mamy oczywiście misje, czyli one były też w GT Sport. Misje są bardzo różnorodne. Na przykład wyprzeć iluś tam przeciwników, przyspiesz do jakiejś tam prędkości i tak dalej, i tak dalej. Mamy też licencje do zdobywania, czyli jakby żeby coraz lepsze samochody kupować. Największą wadą tej gry jest dla mnie to, że nie można sprzedawać samochodów. Co jest problematyczne, bo w GT Sport można było i dzięki temu, jak coś nam się nie spodobało, co kupiliśmy, mogliśmy odsprzedać, a tutaj nie możemy. Co jeżeli kupimy samochód za 20 tysięcy, czy tam 30 tysięcy kredytów używany, to spoko, ale jeżeli kupimy nowy za prawie milion, to już jest problem, prawda? Bo trzeba tam z godzinkę potem pojeździć, żeby ten milion odrobić, więc to jest trochę dziwne. Natomiast poza tym, szczerze mówiąc, co jest dla ciebie wadą? To może tak się szybko ustosunkuję. Ja szczerze powiedziawszy trochę przyłączę się jednak do tej grupy osób, która narzeka na ten jakby model samej jazdy, bo szczególnie to widać też jakby w powtórkach. Te samochody są mocno jednak przyklejone do tego podłoża i one dosyć dziwnie... Szczególnie, jakbyś powiedział podczas samego modelu jazdy, to okej, ale w powtórkach to normalnie jakbyś oglądał wyścigi normalne telewizji. Dosyć dziwnie się to prowadzi. One są takie bardzo przyczepione. Nawet posłuchałem twoich rad i trochę pozmieniałem rzeczy w samym zawieszeniu. I oczywiście to pomaga, ale nadal ale ABS też włączyłeś i te rzeczy inne? Tak, czy tylko? Wszystko, okay. Wszystko. W ogóle dosyć dziwne, jak twórcy poczynili kroki, że na przykład w tym takim normalnym poziomie trudności masz włączoną asystę hamowania, tak? To jakby ta gra przez to staje się taka, że to się samo dzieje po prostu. Samo się przechodzi wszystkie wyścigi, które są Tylko nie będziesz mieć dobrych wyników. Więc tak naprawdę trzeba tam praktycznie wszystko wyłączyć, żeby też mieć jak największą kontrolę nad tym pojazdem, bo problemem jest to, że ta gra z założenia, standardu zabiera nam jak najwięcej fanów właśnie z tego prowadzenia danych samochodów. To, co też na co zwróciłem praktycznie od razu uwagę, to oczywiście te samochody wyglądają nieziemsko, ale wszystko, co jest dookoła, trybuny, nawet modele postaci, które tam się pojawiają w niektórych momentach, czy nawet jakieś w oddali drzewa, budynki, samoloty, to nie jest next-genowa jakość. To jest zdecydowanie jakość, którą moglibyśmy uzyskać na poprzedniej generacji i raczej chyba gdy Gran Turismo 7 było tworzone z myślą o PlayStation 4, tylko po prostu takie, a nie inne rzeczy się tam zadziały, że to w końcu zostało też na tyle przesunięte, tak, że musiało również i wyjść na PlayStation 5. Jeszcze tylko szybko wspomnę, że są inne niedociągnięcia graficzne, mianowicie doczytywanie się detali. Jak jedziemy za Lambo na przykład, to dopiero jak podjedziemy na jakieś 50 metrów, to się pojawia znaczek Lamborghini, a nie wcześniej, czyli takie doczytywanie się takich małych detali, przynajmniej w trybie płynności, w którym ja spędziłem 99% czasu, czyli to jest też dziwna sprawa, bo na PS5 masz dwa tryby, obydwa mają 60 klatek w rozgrywce. Tylko jeden ma ray tracing w powtórkach, a drugi nie ma. Jest to strasznie dziwna sprawa. Wydaje mi się, że w tym trybie jakościowym, który ja testowałem, nie było raczej takich problemów z takim doczytywaniem się rzeczy w sensie w samochodach samych. No. Natomiast jeszcze druga rzecz, to warto wspomnieć, że w tej odsłonie powraca mechaniczny tuning. Czyli możemy sobie kupować części i dzięki temu możecie sobie jakimś samochodem w miarę z początku. Ja na przykład mam takiego Nissana Sylwię z pierwszych godzin gry.
i nawet potem w wyścigach po 20 godzinach mogłem w niektórych oczywiście kategoriach z tuningowanym, jakby ze zwiększoną mocą, tym samym samochodem jeździć, więc to jest bardzo fajne i tego mi brakowało w poprzedniej części. No i teraz tak naprawdę się zaczyna moja przygoda z multi, nie? Bo teraz tak naprawdę będę się na tym skupiał i no, to będzie ciekawe. I mi się bardzo podoba. Jest naprawdę fantastyczny model jazdy, to jest najważniejsze w grach wyścigowych dla mnie. Jeżeli dla kogoś jest bardzo ważna oprawa graficzna, to spokojnie oczko w dół może odjąć. Dla mnie to jest bardzo mocny 8 na 10 po prostu ze względu na to, jak się jeździ w tej grze. Nie nudzi mnie w ogóle model jazdy, chce mi się grać każdą klasą aut, każde turnieje, każde wyścigi, więc 8 na 10 jak dla mnie jak najbardziej zasłużone. No dobrze, no to 8 na 10 od Gramy na Maxa i dziękujemy PlayStation Polska za dostarczenie kopii do recenzji.